wszystkiego najlepszego! O, dzięki! A z jakiej okazji? Mikołajki? A, no tak, no Mikołajki, no faktycznie przecież, no. A które to nasze wspólne Mikołajki? Ósme? Tak. Masz coś na mnie? Cześć kochani, ponieważ listopad nieubłaganie zbliża się ku końcowi, a przed nami okres grudniowy, mikołajkowo-świąteczno-prezentowy, stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie nagranie dla Was odcinka o prezentach właśnie, który mam nadzieję pomoże Wam w podjęciu dobrej decyzji odnośnie tego, jaki prezent kupić Waszemu ukochanemu bądź ukochanej. Analizując historię wielu nieudanych związków, zauważyłam, że kwestia nieudanych prezentów była bardzo często poruszaną przez pary kwestią. I najczęściej są to dwa pola, na których możemy odnieść porażkę. Kiedy przedobrzymy z prezentem? Uwaga, uwaga! Ta-da! Z soku milenium? Przecież ten zestaw musiał strasznie dużo kosztować. No wiem, trochę się zapożyczyłam. Ale w końcu to już nasza trzecia randka. Albo kiedy wykażemy się całkowitą ignorancją. Ja nie chcę psa! Zawsze mówisz, że chcesz psa! Nigdy nie mówiłem, że chcę psa, przecież ja jestem na nie uczulony! To nie możesz się odczulić? Właśnie dlatego pomyślałam sobie, że w tym odcinku przeanalizuję trzy etapy związku i to, jakich prezentów w trakcie nich powinniśmy absolutnie unikać, a które mogą być całkiem spoko. I koniecznie zobaczcie dzisiejszy odcinek do końca, bo niezależnie od tego, na jakim etapie relacji jesteście w tym momencie, Plus przygotował dla Was specjalną ofertę, która sprawdzi się dla wszystkich. Etap początkowy relacji to ten, w którym dopiero zaczynacie ze sobą kręcić. Chodzicie na randki, spotykacie się, zbliżacie się do siebie. Może pojawić się pierwszy pocałunek czy coś więcej, ale generalnie oboje nie wiecie jeszcze, dokąd ta relacja zmierza. Na tym etapie relacji pewne prezenty mogą być najbardziej niebezpieczne, dlatego że mogą niejako wystraszyć drugą stronę. Dlaczego? Dlatego, że kupując pewne super prezenty, druga strona może czuć się wobec nas w jakiś sposób zobowiązana, co na początkowym etapie relacji może być za szybko, za dużo. Przykładowo, mój znajomy, który kiedyś dopiero zaczął spotykać się z pewną dziewczyną, na jednej z randek powiedział jej, że planuje za pół roku zapisać się na kurs nurkowania. I akurat tak się złożyło, że dosłownie tydzień później były jego urodziny i jakież to było zaskoczenie, kiedy dostał tej dziewczyny voucher na kurs nurkowania. Dla dwóch osób, za pół roku. Wiem, że wielu z Was może stwierdzić, ale ja bardzo bym chciał dostać taki prezent. O co chodzi? Co jest nie tak? Ja wiem, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że dziewczyna kupiła spoko prezent, bo słuchała, bo wykazała się inicjatywą, bo dużo zainwestowała. Jednak prezent ten był dla drugiej strony czymś bardzo niekomfortowym, dlatego że po pierwsze dopiero zaczął się spotykać z tą dziewczyną, a ona już kupuje mu kurs dla nurków za dużo pieniędzy. Kurs jest za pół roku, więc czuje się niejako przymuszony do tego, aby się z nią spotykać przez ten cały okres czasu, a dodatkowo muszą iść na niego razem, podczas kiedy być może planował iść samemu albo z kimś innym, czego w sumie ta dziewczyna również nie zakładała. Dlatego bardzo ważne jest, aby na początkowym etapie relacji absolutnie unikać prezentów, które w jakiś sposób będą dla drugiej strony mocnym zobowiązaniem, zarówno finansowym, jak i czasowym. Na tym etapie relacji najlepiej sprawdzają się prezenty bardzo niezobowiązujące, które on jest w stanie przebić, idąc do kiosku czy do cukierni, a nie do centrum dla nurków. Na tym etapie relacji wyobraź sobie, że facet, z którym się spotykasz, jest jak Twoja koleżanka z pracy, która ma urodziny. Generalnie spoko, że w ogóle pamiętasz o jej urodzinach i składasz jej życzenia, a drobny prezent, jak nadmiar muffinków, które wczoraj piekłaś, czy ładna kartka z życzeniami, to absolutny bonus. Podobnie kwestia ma się z facetami. Drobny gest pokazujący, że pamiętasz, jest w tym wypadku kluczem. Moja znajoma kiedyś podarowała facetowi, z którym dopiero zaczęła się spotykać, serek dania owinięty kokardką z okazji ich miesięcznicy spotkania się na Tinderze. I pokazało to, że po pierwsze ma poczucie humoru, po drugie zapamiętała, że gość lubi serek dania, o czym wspomniał jej w pierwszej konwersacji na Tinderze właśnie, a po trzecie wykazała się miłym gestem, za który facetowi było łatwo się odwdzięczyć, na przykład kupując jej żelki na ich dwumiesięcznicę, czy na przykład kawę na stacji benzynowej, a nie planując jej skok na bungee z helikoptera nad Wielkim Kanionem.
Wkraczając w etap stałego związku, możemy się czuć już nieco bardziej komfortowo z naszymi wyborami prezentów. Jest to etap, w którym wychodzicie z etapu randkowania i wchodzicie w etap stałego związku. Jednak nadal poznajecie się i cały czas dowiadujecie się o sobie nowych rzeczy. Także na tym etapie żaden prezent nie musi być jakimś turbo faux pas, bo na początkowym etapie związku wszystko cieszy i też więcej się wybacza, ale oczywistym jest, że jeden prezent może być bardziej udany, a drugi mniej. Fajnie jakby to, co dajemy, zostawało w pamięci, a nie było czymś, co mógł dostać od każdego, kto nie zna go tak dobrze jak my. Na tym etapie kluczowe jest słuchanie partnera, przede wszystkim interesowanie się jego życiem poza związkiem. Może się wydawać nam, że kogoś znamy, jednak bardzo często nasz partner ma swoje zainteresowania, ma swoje hobby, które jest jego skrytą częścią i dotarcie do tej strony jest moim zdaniem kluczowe. Po pierwsze, aby wspierać go w tych zainteresowaniach czy hobby, a po drugie, bo to cholernie ułatwi Ci kupowanie prezentów, z których po pierwsze on się ucieszy, a po drugie, nie będzie to kolejna zbędna rzecz, która będzie stała na półce w łazience. Ten krok jest stosunkowo łatwy. Możesz wypytać go o hobby, zapytać jego kumpli, czy nawet wejść w jego Instagrama i popatrzeć na strony, które followuje, lub co ma w zakładce Eksploruj. Najczęściej profile te oddają czyjeś zainteresowania czy hobby, ponieważ są to strony, z którymi ma on największą ilość interakcji. Pooglądaj profile na Instagramie z nim związane, wejdź na zamknięte grupy na Facebooku i poczytaj posty lub napisz do osób, które znajdują się na tych grupach, które z chęcią Ci odpowiedzą. Jeżeli Twoja druga połowa ma jakichś znajomych, z którymi uprawia to hobby, napisz bezpośrednio do nich. Jeśli już wpadłaś w króliczą dziurę jego zainteresowań, dowiedz się, czego może potrzebować. Ponownie, najlepiej zapytać się osób, z którymi to hobby uprawia. Co ich zdaniem najbardziej by mu się teraz przydało? Jeżeli gra w Warhammera 40 tysięcy, zapytaj, jaki oddział by mu się teraz najbardziej przydał. Kupiłam Ci nowego demona do Twojej armii chaosu, żebyś miał jeszcze więcej punktów. Jeżeli gra w golfa, zapytaj, z jakiego kija najbardziej by się ucieszył. Kupiłam Ci nowy kij do golfa, żeby Twój swing był jeszcze lepszy. A jeżeli zbiera jaszczurki, to zapytaj, co można by jej dokupić do tego. Terrarium. Kupiłam Ci nową lianę do terrarium, żeby Twoje gekony miały jeszcze więcej miejsca do wspinania. I znów, jeżeli nie ma żadnych znajomych z podobnymi zainteresowaniami lub ich nie znasz, wejdź na grupę tego hobby, popytaj ludzi tam, zrób zdjęcie jego oddziałów i zapytaj, co mogłabyś mu dokupić, z czego by się ucieszył. I gwarantuję Ci, że ludzie tam obecni z chęcią Ci pomogą. Jeżeli jego hobby jest bardziej szerokie, na przykład interesuje się modą, dobrze sprawdzą się tak zwane prezenty dopełniające, czyli jeżeli Twój facet lubi chodzić w garniturach, kup mu jakiś fajny dopasowany krawat albo spinki do mankietów. Jeżeli lubi streetwear, to upoluj mu jakieś fajne sneakersy. Albo jeżeli na przykład lubi samochody, to kup mu coś do samochodu. A jeżeli lubi konkretną markę, to coś z tą marką związanego. Kupiłam Ci zdalnie sterowanego Mario, żebyś mógł jeździć w kółko po pokoju? To ten etap, w którym kupowanie drugiej stronie prezentu zaczyna stawać się niejako rutyną i prezent, a często jego brak, może oznaczać dla drugiej strony, że już przestaliśmy się starać i że mamy już ten związek w dupie. Niestety, ale kiedy jesteśmy ze sobą już wystarczająco długo, niejako wydaje się nam, że skoro jesteśmy już ze sobą tak długo, to nasz związek to absolutny pewniak, więc pewne rzeczy, do których bardzo przykładaliśmy wagę w początkowych etapach związku, wszystkiego najlepszego z okazji dwumiesięcznicy, nagle przestają mieć już takie znaczenie. A czy ty wiesz, że dzisiaj jest 10. rocznica naszego ślubu? O, super. Podasz mi sól? Proszę! Na tym etapie relacji najgorzej sprawdzają się wymuszone prezenty, tak zwane odbębniacze. Pejce to drewno? Po których od razu widać, że zostały kupione na odwal się, na ostatnią chwilę, czy też zalegały długo gdzieś w garażu i zostały wyciągnięte awaryjnie. Ponieważ jesteście już ze sobą długo, wiecie o sobie praktycznie wszystko i warto jest wyłożyć karty na stół i nawet czasami po prostu powiedzieć: słuchaj, nie mam pojęcia, co Ci kupić, albo co chciałbyś dostać pod choinkę. Nie ma w tym nic złego. Jest to lepsze, bo pokazuje, że pamiętasz, że myślisz o tym i że w jakiś sposób Cię to gnębi. A to prowadzi do dialogu, w trakcie którego jesteście w stanie coś wypracować. Na przykład możesz dowiedzieć się, co mu kupić, albo możecie umówić się, żeby nie dawać sobie prezentów, dlatego że jest na to mus, tylko kiedy faktycznie czujecie, że macie taką potrzebę. Albo ustalić, że na przykład kupujecie sobie prezent na Mikołaja, ale pod choinkę już nie. I uważam, że na tym etapie relacji najlepiej sprawdzają się dwa typy prezentów. Po pierwsze,
prezenty bez okazji, czyli po prostu, kiedy przychodzimy do naszego partnera i mówimy mu: słuchaj, zobaczyłam to w sklepie, pomyślałam, że ci się spodoba. Albo wiem, że czekałeś na premierę PS5 od 5 lat, więc złożyłam ci pre-order. A po drugie, prezenty umacniające. Pary z długim stażem przez cały okres związku zazwyczaj dały sobie już naprawdę wiele, jak nie wszystko. Dlatego zamiast dawać sobie kolejne wymuszone prezenty, warto zastanowić się, czy nie lepiej zafundować sobie prezent, z którego skorzystacie oboje, a tym samym wasz związek, który na tym etapie bardzo często popada w rutynę. Zastanówcie się nad rzeczami, których nigdy nie robiliście, a teraz macie okazję zrobić razem. Nad miejscami, w których nigdy nie byliście, a zawsze chcieliście pojechać. Boże, będzie to do zrealizowania w 2021 roku. I zamiast przez cały rok kupować sobie kolejne gówno prezenty, może warto odłożyć te kasy i sprawić sobie razem dla siebie jeden naprawdę fajny. Na przykład ucieczkę na Bali, czy nawet weekend w spa, albo wynajęcie toru i wspólne driftowanie, czy wspólny skok ze spadochronem. Cokolwiek, co oboje chcieliście kiedyś zrobić, ale brakowało wam chęci, odwagi czy kasy, a teraz będziecie się mogli wspólnie zmotywować. Także pamiętaj, jeżeli kiedykolwiek przy wyborze prezentu masz myśli typu: czy to przypadkiem nie jest too much, lub czy przypadkiem nie jest to za drogie, zbyt sztampowe, lub na odwal się, to jest duże prawdopodobieństwo, że tak jest. Prezenty mogą być naprawdę super radością zarówno dla nas dających, jak i tych otrzymujących, jednak naprawdę warto zadać sobie wcześniej pytanie, na jakim etapie jest nasz związek czy relacja i do tego etapu ten prezent dopasować. Na sam koniec, zgodnie z zapowiedzią, mam dla Was informacje od partnera dzisiejszego odcinka, czyli od Plusa, dzięki któremu będziecie mogli zrobić prezent sobie i najbliższym Wam osobom, dlatego że teraz, przechodząc do Plusa, macie wszystko bez limitu oraz 12 giga internetu w cenie, a na święta kolejne karty dla najbliższych aż 50% taniej. Dodatkowo dostajecie 5G dostępne przez całą umowę we wszystkich taryfach. Możecie sprawić sobie i najbliższym osobom prezent na święta i korzystać z najnowszej technologii 5G już dziś. Sprawdźcie szczegóły pod linkiem poniżej, a ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się już za tydzień. Pa!